Siema, witamy na kanale. Hello. Właśnie wybieramy się na... Koliso Stoppen. Właśnie jesteśmy w drodze na Koliso Stoppen, niedaleko Sandviki, jakieś 3 do 5 km od centrum. No, coś takiego. Jest to najlepszy punkt widokowy na Sandvika, Barum oraz Oslo. Oslo, tak? I właśnie tak? Nawet Asker, który jest, nie wiem, z 15 km stąd, czy mniej, z 10. No, więc widok jest spoko, fajnie się tutaj wybrać. Nie dość, że się trochę dotlenicie, wyjdziecie z domu. Jeszcze dobry trening. Ja mam, zobaczcie, plecak, o Jezu, jakbym szła na 10-godzinną wędrówkę, a żeby wejść na szczyt potrzeba około godziny. Tak więc, nie wiem po co wziąłem ten cały asortyment, ale musiałam mieć kocyk, pić, jakiś prowiant, no bo wycieczka to wycieczka. Zawsze idąc lasem na jakieś ścieżki, macie na drzewach oznaczenia. A, tam widać kolejny, którędy się kierować. To jest akurat niebieski szlak i właśnie nim idziemy. Jak widzicie, można nawet rowerami po tej trasie. Powiem szczerze, że ja bym się bała, bo co chwilę to są albo jakieś korzenie, albo kamienie, ale coś wydaje nam się, że zboczyliśmy z trasy. Bo, jak widzicie, nie przypomina to jakiejś wielkiej góry. Czekajcie, chyba tam aha! To tam powinniśmy być. To chodź przez pole. Boczkiem pójdziemy, żeby... Co? No, boczkiem, żeby nie deptać tutaj tego, co zasiali, nie? Chodźmy po środku. No, raczej tak, tam gdzie słupy, nie? Oho, to na pewno jest to? Teraz już jesteśmy na dobrej trasie. Wiecie co? To wszystko dlatego, że tu jest naprawdę problem z parkingiem na Kolsus. Tam gdzie jest fajne wejście na szlak, to nie ma miejsca parkingowego. A tam gdzie nie ma fajnego wejścia, to gdzieś zawsze można z boku ulicy ustać, prawda? Zgadza się. O, patrzcie, na środku pola skała. Jak tu uprawiać rolę? Dobra, jesteśmy. Dlatego wszędzie dynamitu używają. Nawet na polu? Na polu, nie. W budowlance, nie? No, w budowlance, tak. Często właśnie, jak jesteście w Norwegii, możecie słyszeć taką syrenę czy coś, nie? To syrena chyba zawsze. I nagle słychać wybuch gdzieś. No, bo rozbijają te skały, bo jak to inaczej coś na tym postawić, jak to jest sama skała. Dajemy radę. A tam za nami, trochę ich już nie widać, są za drzewami. Idzie rodzinka z małymi dziećmi, tak więc widzicie, że ta trasa nie jest wymagająca. Gościu miał taki plecaczek jak siedzisko, takie na rower na plecach. I jedno dziecko musiał targać, a drugie takie z 5 lat za rękę. Da się? Da się. No więc trasa się trochę zmieniła. W takich ostrych skałach teraz. Dajesz radę? Pewnie, czemu nie? No, się pytam. Patrz, jakie cudem te drzewa tu rosną, nie? To jest sam kamień. To jest normalnie amazing. Wszystko jest chyba stęgt. 1914 rok budowy. Nie różnią się niczym od tych teraz budowanych. O, już taki ładny jest widok. O, przy tym czerwonym domku jest spoko miejscówka. Jakby ktoś chciał zrobić sobie imprezkę i rozpalić grilla. Fajnie.
jestem już trochę zmęczona. Pić mi się chce, mam tylko litr wody. Albo nawet mniej, muszę oszczędzać. Z pół litra. Topen w tą stronę. Olek. Nie, Olek, tylko trzeba się odpychać nogami. Zobaczcie, jakie wysokie są te skały. Norweskie dziadki to mają kondycję. Tak, Daniel teraz powiedział, bo tu stękam, bo idę z tyłu, się człapię. A tam w tle dziadki, kurde, około 70. A ci znam jak dzikie. Jak fajnie. Jeziorko na samym środku naszych wspinaczek. Już chyba jesteśmy bliżej niż dalej. Ja wspinamy się w takich wielkich kamieniach ciągle. O matko. Mam dość. Jesteśmy już na czubkach drzew prawie. Tylko po takich dużych kamieniach się idzie okej. Udało się! Jesteśmy już też na mecie. Nie wiem jak ci rodzice z dziećmi na plecach tu wchodzą. Ja mam plecak, który może zważyć 5 kg i ledwo zipie. Punkt widokowy 100 metrów. Lekko nie było, ale kto jak nie my. Jak? Zmęczony? Zmęczony. A, jesteśmy właśnie na skałach wulkanicznych. A jakiś misiak jest. Misiak. Kolejny misiak na trasie. Fajny. Oczywiście nie można palić ognisk. Aż widać powoli widoczki. Czas się zwijać. Ale jak 3 tygodnie po operacji kręgosłupa dałem radę, to... To inni też dadzą radę. Dbajcie o kręgosłup, bo z tym nie ma żartów. Ike sand? Tak. Tak. Ciężko teraz po kamieniach. Tu możecie zobaczyć, jak się skała osunęła. Pełno jest takich drobnych kamieni. No nie ma żartów jednak. Natura to natura. Z nią się nie wygra. Tak? Czy nie tak? Boli mnie powoli lewe kolano. Czy to jest starość? Och, dotarliśmy do samochodu. Błądziliśmy trochę, więc zrobiliśmy ponad 6 km. Marzę o tym, żeby usiąść z tyłkiem, bo już mnie normalnie lewe kolano dalej boli. A ty jak tam się czujesz? Z plecami chorymi jeszcze? Bardzo dobrze. Tyle mam do powiedzenia. Już nie masz do czego do domu przyjść. Już chcę się położyć i tyle. Ja też. To do następnego vloga. Pa. Machnij papa, nim w plecaku grzebiesz. Pa. Pa.